Siemano, ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w filmie o łapkach w górę. Tak, tytuł Łapka w górę wcale nie oznacza, że będę w tym filmie namawiał do łapkowania moich filmów i tak dalej. Chociaż prawdopodobnie będę, więc od razu możecie mnie nazwać żebrakiem. Tak jak brzydki burak zapewne by to zrobił. Tak. O co dokładnie tak naprawdę chodzi? W tle ci w gameplay z FIFA 13, jeżeli nie jesteście moimi widzami, no gdzieś tam się zagubiliście w YouTube i znaleźliście ten film. Zajmuję się generalnie na kanale FIFA, więc po prostu to dlatego to leci w tle. Ale przechodząc do meritum, czyli do głównego tematu. Jakim są właśnie łapki w górę? O łapkach w dół może kiedyś jeszcze będę kiedyś mówić, ale to raczej jest temat troszeczkę prostszy i troszeczkę mniej... jakby to będzie skomplikowane. Bo łapkach w górę krąży wiele różnych ciekawych legend i tak dalej. No, może nie tyle co o hajsie, ale w dalszym ciągu dosyć sporo. Czyli tak, co właściwie łapka w górę daje twórcy? Bo wiadomo, że widzowi właściwie daje tyle, że nie wiem w sumie, co łapka w górę daje widzowi filmu konkretnego. Chyba w sumie nic. Oprócz tego, że wie, że jakby ocenił pozytywnie coś, czyjąś pracę i możliwe, że właśnie satysfakcja z tego, że dał komuś satysfakcję. Jaką satysfakcję, spytacie? Co twórcy daje łapka w górę jako satysfakcję? Przecież twórcy tylko hajs chcą. Otóż, no troszeczkę się mylicie, jeżeli tak właśnie myślicie. Dlatego, że no, w dalszym ciągu, pomimo faktu, że YouTube w tym momencie jest tak skonstruowany, że większość osób, które prowadzą już naprawdę takie kanały powyżej 1000 widzów, zarabia na tym YouTubie. To jest prawda, to jest fakt. Natomiast na łapkach w górę chyba jeszcze nikt w życiu nie zarobił, chyba że był taki zakład, ile lajków pyknie, czy coś takiego, to możliwe. Natomiast z reklam bezpośrednio, za reklamy się, no jakby zarabia w inny sposób, zarabia się za wyświetlenie reklam, nie za łapki w górę. Natomiast bezpośrednio na łapkach w górę się nie zarabia. Pośrednio na łapkach w górę faktycznie można zarobić. W jaki sposób? Właściwie nie można zarobić, tylko zwiększyć swoje zarobki. Otóż, no, jak wiecie, YouTube zaczął działać troszeczkę jak Facebook. A to dlaczego? Się spytacie, dlaczego tak sądzę? Nie tylko ja tak sądzę, myślę, że większość osób, które już siedzą na YouTube od dłuższego czasu, też tak stwierdzi. Otóż, w momencie, kiedy teraz wejdziecie na stronę główną YouTube, ja na szczęście zawsze wchodzę bezpośrednio w moje subskrypcje, mam to zapisane w zakładkach. Natomiast, kiedy wejdziecie normalnie na główną stronę YouTube, pokaże wam się prawdopodobnie zamiast filmów najnowszych od waszych subskrypcji, od osób, które subskrybujecie, pokażą wam się prawdopodobnie filmy, które te osoby zalajkowały, które te osoby skomentowały, które te osoby dodały do ulubionych, czy tam do innej jakiejś publicznej playlisty. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, to już musicie się pytać Google, ale tak właśnie to działa już od jakiegoś czasu i w związku z tym łapka w górę od takiej naprawdę sporej osoby dużo daje. Tak, dlatego że to coraz częściej się wyświetla na stronie głównej, coraz łatwiej jest to zauważyć, a coraz trudniej jest zauważyć po prostu filmy od osób, które subskrybujecie. No ale to już jest osobny problem, którym się nie będę zajmować, może kiedyś. Natomiast, więc tak, ta łapka w górę, nawet kiedy wasz znajomy jakiś to zalajkuje i tak dalej, wiadomo, że to się po prostu pokaże. To jest właśnie sposób udostępnienia. Dotarcie do większej liczby odbiorców. Jest też właśnie większa szansa, że się dostanie na stronę główną jako jeden z najpopularniejszych filmów, czy tam najbardziej właśnie lajkowanych. Więc to, jeżeli naprawdę jest jakiś popularny film, to faktycznie dużo daje. Dlatego, że po prostu zwiększa szansę na dostanie się na stronę główną, czyli de facto jeszcze więcej wyświetleń. To też niekoniecznie wiąże się z samym hajsem. Ja w tym momencie nie twierdzę, jakby to z Wojciech nie miesz wszystkich swoją miarą, że wszyscy tylko na hajs. No niestety, nie chcę, nie mam na myśli, żeby powiedzieć, że wszyscy lecą na hajs, bo ja też nie lecę tylko na hajs, ale wiadomo, że hajs jest fajny. Natomiast druga rzecz, pierwsza rzecz to właśnie jest zwiększona liczba wyświetleń, czyli pośrednio hajs. Natomiast zwiększona liczba wyświetleń plus zwiększona liczba łapek w górę, może nie zwiększona, tylko po prostu ilość łapek w górę, która jest spora, która jest duża na konkretną osobę, na konkretny kanał, na konkretny może też film, bo wiadomo, że na niektórych filmach można się spodziewać większej ilości ocen, na niektórych mniej. Natomiast w momencie, kiedy ta liczba łapek jest naprawdę duża, oczywiście to zależy od osoby, bo dla niektórych osób 10 tysięcy łapek w górę to będzie mało, dla niektórych 1000 łapek to jest coś, co jest nieosiągalne, czy może nawet 100 łapek jest nieosiągalne.
Więc to po prostu zależy od kanału. Wiadomo, że każdy ma troszkę inne pojęcie bycia czegoś dużym. Na YouTube przynajmniej, no wiadomo, że na co dzień też. Szybko się napiję wody, żeby mi nie zaschło trochę w ustach, bo już tak troszkę się rozgadałem. Sekunda. Dobra, to zajęło 3. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Co też więcej? Tu właśnie, bezpośrednio, w ten sposób już bezpośrednio daje ona satysfakcję twórcy. Otóż możecie w to nie wierzyć, ale większość twórców dla YouTube tworzy dla satysfakcji, dla przyjemności i tym podobnych właśnie tam, kurczę, jak to się mówi, Boże, bo nie suplementów, kurczę, słowa mi brakuje, no nieważne, ale po prostu różnych form radości, szczęścia, tęczy i tak dalej. Przede wszystkim jednak tej satysfakcji, tego spełnienia, tej radości z tego, że ktoś docenił waszą pracę. To jest na tej samej zasadzie, jak podziękujecie mamie albo powiecie jej, że zrobiła pyszny obiad. No, porównam to w tym momencie do czegoś tak prostego, bo to generalnie jest takie proste. Naprawdę, ja mówię w tym momencie o sobie, podejrzewam, że reszta YouTuberów też tak ma, że po prostu kiedy się wejdzie i zobaczy się, że film cieszy się niewielką popularnością, cieszy się dużą liczbą łapek w górę, to po prostu my też się cieszymy, bo wiemy, że zrobiliśmy coś dobrze, czujemy się docenieni. Dlatego najczęściej, to jest właśnie najczęściej powód, dla którego ludzie proszą o łapki, bo po prostu ludzie o tym zapominają. Ja też często zauważam, że film naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba, ale ja po prostu po obejrzeniu go przeskakuję na jakiś inny film, nawet tego samego twórcy, nabiję mu w ten sposób więcej wyświetleń, niż gdybym to zrobił w inny sposób, albo po prostu gdzieś indziej pójdę, coś zacznę, zajmę się czymś innym i po prostu zapomnę i nie zostawię tej łapki w górę i on jakby zostanie bez tej mojej łapki i będzie mu smutne, będzie płakać. Natomiast w momencie, kiedy ktoś w trakcie filmu, w opisie, czy gdzieś przypomina o tej łapce w górę, to ja nie pamiętam, ja ją zostawię. Dlatego ja bardzo często proszę łapki w swoich filmach. Może nie proszę, tylko właśnie przypominam o tym, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli coś tam, to właśnie zostaw łapkę w górę. Skomentuj i tak dalej. Zachęcanie do dyskusji pod filmami. No dobra, to już inna kwestia, to tego już nie będę poruszać, żeby to się za długie nie zrobiło. Więc to są najważniejsze rzeczy, jakie chcecie, jakie powinniście wiedzieć o łapkach w górę. Przede wszystkim łapki w górę dają satysfakcję. Po drugie, jeżeli film wam się podobał, to zostawcie tą łapkę nie tylko dlatego, żeby uszczęśliwić twórcę, ale też dlatego, żeby ten film dotarł do większej ilości osób. Także dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie, bo tutaj bardziej podejrzewam, że było to coś tam do oglądania, ale tak naprawdę mogliście sobie to ściągnąć na pasek i tylko posłuchać. Więc dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Do zobaczenia i oczywiście zostaw łapkę w górę, jeżeli się ze mną zgadzasz, jeżeli nie, zostaw łapkę w dół albo zostaw komentarz, cokolwiek. Dzięki wielkie za oglądanie jeszcze po raz trzeci. Hej!